No dobra, to dojechaliśmy do Gdyni, moi drodzy, na otwarcie pierwszej w Europie Wschodniej flagowej szkoły Microsoft. Specjalnie przyjechać na otwarcie? Tak jest. Wow. Wchodzimy na aulę, także już początek szkoły widzieliście. Bardzo ładne wnętrza, jeszcze wszystko czyściutkie. No, także idziemy na aulę zobaczyć, co tam ciekawego na auli. To jest pan Super Belfer z internetu. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Zwiedzanie. Zobaczcie, Oktawia nas oprowadza, pani dyrektor. Jak Państwo będą obserwowali, jak będziemy tak sobie wędrowali po szkole, to mamy bardzo dużo różnych drzwi wejściowych, wyjściowych, faktycznie po to, żeby włączać mieszkańców, więc tak. No więc jesteśmy po pierwszym wejściu, widzieliśmy salę gimnastyczną, bardzo dużą, na 299 osób może wejść tam maksymalnie, zgodnie z zasadami BHP. Będzie jeszcze budowana, słuchajcie, ściana spinaczkowa, więc tam super podobały mi się kosze, które są podwieszane przy suficie i można je opuszczać gdzieś tam na dole. Pełna automatyka, dużo światła, bardzo, bardzo fajna sala gimnastyczna. Potem korytarz z przestrzenią taką relaksacyjną dla młodzieży i razem z szafkami. Wyjście dla szkoły średniej, czyli takie wyjście na przerwę dla szkoły średniej, tak żeby poczuli się trochę oddzieleni od tej młodzieży, bo pamiętajcie, tu jest zespół szkół ogólnokształcących, czyli i przedszkole, i szkoła podstawowa, i szkoła średnia tutaj jest. Teraz idziemy dalej, pewnie w środkach będziemy oglądali. Ciekawe wygląda sala chemiczna i sala biologiczna. O, proszę bardzo. A to są sprawczynie całego naszego zamieszania. Właśnie. Dzień dobry. Widzicie, to jest ta sławna Oktawia, o której wam opowiadałem. To jest jakby... Wychodziłaś sobie tą szkołę, co? Nie, to... Nie? To ktoś z ciebie wychodził do tej szkoły? Ktoś nie wychodził, ktoś z ciebie wychodził do tej szkoły? Tak. To się jeszcze buduje i chodziło o to, żeby stoliki były okrągłe, z regulacją. Można je regulować i chodzi o to, żeby były okrągłe, dlatego żeby młodzież, spotykając się w takiej jadalni, w takiej kantynie, mogła ze sobą też rozmawiać. Fajnie, nie? To, że w wielu salach też jest sufit wygłuszany. Te specjalne kasetony, które są do góry, one są zrobione z takiego tworzywa, które wyłapuje hałas, tak żeby nie odbijało się to za bardzo od sufitu i jak już jest tutaj głośno, to żeby chociaż wytłumiał sufit te hałasy takie z jadalni i z korytarza. Więc dlatego taki właśnie sufit jest na dole. A to jest dzwonek. Oktawia teraz opowiada o dzwonku, że mają, słuchajcie, zamiast dzwonków mają dwie melodie, które sami uczniowie sobie wybrali. Jedna z nich to właśnie melodia ze Shreka, a druga to z Friendsów. Wybrali sobie w głosowaniu ogólnoszkolnym, bo playlista była za długa, więc musieli zagłosować. I wybrali te dwa. Planują w piątki zrobić w ogóle dzień bez dzwonka. Czyli chodzi o to, żeby byli odpowiedzialni za czas, jaki spędzają na zajęciach zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Także zobaczcie. Piątek bez dzwonka. Też fajna koncepcja. Myślę, że można ją wprowadzić w każdej szkole i sprawdzić, czy jesteśmy odpowiedzialni za własny czas na zajęciach. Gazina, pani dyrektor. Zobaczcie, sobie siedzę. Tu, wszystko przeszkolone. Widać, co robi pani dyrektor w pracy od razu. Zaraz zobaczcie moją minę, jak wejdę do środka. Jak wygląda pokój nauczycielski. Uwaga, zobaczcie, pokój nauczycielski. Jaki fajny ekran. Szafeczki. Sofa do wypoczynku. Macie nawet na ekspres, na kapsułki. Tak. Prestiżowo. Dobra, teraz biblioteka. Patrzcie, biblioteka jak wygląda. Pokój pracy zespołowej. To jest taka sala ogólnodostępna dla nauczycieli i uczniów, dla nauczycieli, jeżeli chcą popracować sobie ze sobą i dla uczniów, jeżeli chcą popracować. Taka w sumie forma świetlica, ale nie do końca. Jak sama nazwa wskazuje, służy do pracy. Jest dostępny komputer, zobaczcie, są takie specjalne stoliki, które pozwalają właśnie pracować tak w grupach. Także bardzo fajny pomysł na takie pomieszczenie, bo przecież w szkołach za bardzo nie mamy takich swobodnych pomieszczeń. Tam jest sekretariat. W sekretariacie, jak widzicie, wszystko jest przeszklone. Można spokojnie przyjść, porozmawiać, umówić się w terminie dogodnym. Dyrektorzy jakby mają swoje dyżury po południu. Jest takie specjalne miejsce spotkań, gdzie można sobie usiąść z zamkniętymi drzwiami, porozmawiać. No także całkiem fajne pomysły. A tu zobaczcie, o! Duży kabinet wicedyrektora, wicedyrektora. Co ja mogę dodać? No to ja uczę matematyki. No widzę, ja bardzo szeroko korzystam z tablicy multimedialnej, z Teamsów, z notatnika. Cały czas dostęp do tego, co robimy, czyli jak już nie ma... Teraz idziemy ponoć do kuchni, bo się zgubiłem trochę, słuchajcie, w sali. O, dzień dobry. Idziemy gdzieś, gdzie się tu ponoć gotuje, ale ja nie wiem gdzie. Tu budują. Trochę nie wiem gdzie, słuchajcie, poszli. Gdzieś były sala... Zgubiłem się w szkole Oktawii, bo była sala. Salata. Do gotowania mieli iść i ja się zagadałem w sali tej od informatyki. I zgubiłem wycieczkę i nie wiem, gdzie jest ta sala gotowania. Ponoć jest na samej górze schodów, na których teraz byłem. Idziemy zobaczyć. To było to właśnie. Na sam koniec. O, dobry. Dzień dobry. Macie ładne miejsce do gotowania. Są piecyki, jeszcze zrobimy zdjęcie. O, zobaczcie, zwykła sala lekcyjna, meble modułowe. Zobaczcie, nauczyciel w sumie nie ma zaplecza. Może sobie usiąść, chyba tam jest ławeczka do pracy przy komputerze, tam będzie biurko nauczyciela. Nie ma jeszcze tablicy. Nie ma jeszcze tablicy do pisania, no, ale pewnie gdzieś tu będzie. Zobaczcie, mamy piłkarzyki. Ha! Ciao. 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 No, takie fajne kanapy do siedzenia. To jest fajne. Tam mają gdzie siedzieć, grają właśnie w koszykówkę. W sumie szkoła jak szkoła, nie? Trochę inny wygląd wewnątrz, szersze korytarze, na pewno wyposażenie jakieś nowocześniejsze i jakoś tak nie odbiega od rzeczywistości takiej zwykłej już teraz, którą można spotkać w jakimś miejscu pracy, więc już nie jest tak jak stare betonowe szkoły. Ta aula jest fajna. No, Także tu jest aula. Aula, co ciekawe, jest tak zbudowana, że mogą z niej korzystać i uczniowie, i szkoła, ale tam z drugiej strony jest wejście i można normalnie popołudniami robić tutaj też różne rzeczy dla mieszkańców tutaj okolicy, bo ona ma też za zadanie, ta szkoła, być taka społecznie potrzebna. O, zobaczcie jak ładnie. Gdynia edukacyjna, ZSO 8 Gdynia, Microsoft. Proszę. Jest. Zobaczymy, czy jeszcze kawa została, bo nie zdążyłem wypić wcześniej. A jakby została, to potem udamy się do Oktawii, jeszcze polatamy dronem chwilę.